Witam Czubaczki z Instagram Trial w kolejnym odcinku z Harcowaniem 4 na Matkety Equestria Dwarf. Jako zakon Akturini. No i obecnie... Okej. Zostaliśmy event, który po prostu powoduje, że tamto państwo przestało istnieć w ogóle. Ciekawe. I w sumie nawet nie wiem dlaczego zostaliśmy... Event, który tak naprawdę mało ma znaczenie. Ale dalej będziemy kontynuować. Tak naprawdę w tym odcinku będziemy chcieli już wszystko dokończyć. Tutaj mamy dosyć dużo tych rzeczy i... Tak naprawdę nie wiem, czy coś to dla nas znaczy. Mamy tutaj też sporo w sumie... Nie jest... Czekajcie, co to nam da? To będzie do tego. Dobra, to jeszcze zrobimy. Bo chodzi o to, że w sumie tak naprawdę... Zobaczymy, co to tutaj będzie. Zobaczymy, czy coś jeszcze będzie się dało. Możemy tutaj sobie spróbować. We are demanded. Niby nie możemy wypowiadać wojen. Tutaj też jakoś nie widzę. Widzę, że tutaj coś możemy zrobić. Nie wiem, czy to po prostu nam coś da, czy po prostu... Wiecie, no... Nic i tak to nie zrobi. Ale na razie sobie poczekamy. Więc jeżeli byśmy mieli okazję zaatakować kogoś, to byśmy wykorzystali tą okazję. Sam też tutaj przełączyłem sobie na to, żeby... Po prostu robiło nam kolej. Większość tej kolei to jest po prostu łączenie już obecnych punktów. O, tu. O Jezu, wszystko straciliśmy. No nie powiem. Teraz to my jesteśmy normalnym państwem. Więc tak, mamy tutaj jakieś okupacje, chociaż... chociaż to powinno zniknąć, bo to nie powinno być okupacja przez to, że to jest nasze kory. A nie, jest ok... Wait a second. Czekaj, czyli my straciliśmy kory na tym? Czyli tamten event jednak miał znaczenie. Dobra. A te kory to naprawdę dobre są. Dobra. Na razie przestawmy te dywizje, bo one mają taki problem, że one giną w tym miejscu. Czekaj, czy ten gość dostał skill Staffer? Tak, dostał. Wow. Podczas tej wojny. Chociaż też tej dywizji jakoś nie miał mega dużo. Dobra. Ci będą trochę głodować, ponieważ są poza zasięgiem naszych portów. Chyba żebyśmy ich rozstawili na tej granicy. Ale to i tak trochę nam poczeka. Okej, w takim razie zobaczymy, co w tym odcinku nam przyniesie na przyszłość. Zgaduję, że zapewne to może być koniec kontentu takiego typowego do tego państwa, więc... Okej. Więc tutaj różne rzeczy się mogą pojawić. Ten bonus jest taki, powiedzmy sobie szczerze, no, normalny. Więc to nie jest, że tak powiem, nic ciekawego. Tutaj możemy nadal sobie kraść pociągi, ale myślę, że to na razie nam wystarczy. Tutaj to też nam nie jest potrzebne. Okej, mamy to. Tak naprawdę chcemy to zdobywać. Tak, rozumiem. To jest najbardziej zrozumiały event w całej Equestria Dwarf. Okej, czyli coś się dzieje, nie powiem. Możliwe, że to coś się dzieje... ...będzie dawało nam content, albo po prostu... tak już jest. Wiecie, co byłoby śmieszne? Jakby ten hełm byłby takim hełmem, wiecie, takim jakimś, nie wiem, końskim czy coś takiego. To jakiś lore jest. Czyli nasz poprzedni mistrz, ten, co wcześniej rządził tym krajem, nie podobał mi się jego portret, to został podobno przez kogoś, no... Używiony inaczej. I dalej dostajemy super eventy.
Tak. Najbardziej mi się podoba, że jakby to, jak to wygląda, że po prostu ktoś wali w klawiaturę. Blu, blu, blu. Okej, okay, na razie sobie damy wreszcie ten Agrarian Society, który po prostu powoduje to, że boom i możemy dosłownie wyjść z tego. No, niestety, żeby to robić resztę, to musimy trochę porobić. W ogóle my mamy dobrze, wow. Nikt u nas nie jest biedny. Wszyscy są głupi, ale nie są biedni. Okej. Możemy sobie powiększyć na to, teraz zauważyłem. Czy co tutaj nam nadaje? A, to w ogóle industrial, czyli kolejne. Final stretch. Nie wiem, co to znaczy. Ale na razie sobie dodajmy te dywizje. Boję się, że to będzie kolejny content, który... Okej, okay. Coś... Jakiś demon nas atakuje. Super. Okej. Okay. Ja nie będę czytać tych eventów, bo to jest takie typowe. Ktoś sobie spędził kilka godzin, a ja... Ja w sumie nie mam jakiegoś... czasu. Okej. Okay. Czyli spotkali jakiegoś demona w Indigo. Okej. Okay. Czy mamy tego gościa? On się nazywa coś tam Frost. Nie widzę tego gościa. Więc chyba go nie ma. To też śmieszny portret. Ale nie powiem, to państwo ma... Niby jest takie mało istotne, a ma fajne portrety. Okej, okay, znowu... Dobra. Coś znowu się szykuje. Czuję to. A więc wstańcie. No teraz to już nie mamy tych wszystkich bonusów, więc... Może być trudniej. Na razie buduję tą kolej, więc to też powinno nam pomóc nieco. Jeżeli chodzi o stan budowy, no to... To jest już wybudowana teraz, tylko musimy poczekać na to. Mamy ten punkt, więc to jest akurat dobre. No i czekamy. Tutaj nie możemy, bo tu musimy mieć jedną z technologii. A nawet nie wiem, co to jest. Tutaj jest zbyt dużo napisanego, żeby... Zrozumieć, o co chodziło. Ale teraz mamy, wow, normalne czasy tego wszystkiego. Produkcja chyba nadal nie będziemy robić. Jesteśmy za wszystkim, więc... Więc na razie tutaj spróbujemy cokolwiek dojść na czas. Możemy zrobić statki powietrzne. Możemy zacząć, nie wiem, żebyśmy mieć komputery. Okej. Okay. To jeszcze nie jest. Może to zaczniemy. Tak naprawdę chyba ten cel narodowy chyba nam da to, co chcemy. Myślę, że to zrobimy, bo to wydaje się, że to może dać nam jakieś bonusy. Chociaż raczej postaci nam nie da z tamtego państwa, jeżeli tamto państwo nie istnieje już. Więc to może być akurat problematyczne. Ale mamy nowe karabiny. Nice. Dobra, powoli wszystko się robi. Chcę mieć ten magiczny karabin, bo ten magiczny karabin powoduje, że tam odblokowuje się nam badania dalsze. Ok, więc tak. Science in the order has been reinvigorated. Chyba może to jest, albo po prostu to zrobiłem. Jest prawdopodobne. Ok, już nie mamy manpowera. Skończyło się. Dobra, w takim razie poćwiczcie sobie. Tutaj jest kilka dywizji, która straciła przez to, że głodowali. I no i znowu nam resistance się zwiększa. No tak, resistance nawet nie wiem od czego. Sobie zobaczmy. Ok, her crimes are too much. She will only find execution. Dobra. Ale to jest nadal nasza, więc to jest fajne. Okej, okay, więc ją uniewinniliśmy, ale tutaj chcę czekać.
dosłownie mogłem purification zrobić. I... Okej. Wydaje mi się, że tutaj jest customowe. Ale z drugiej strony takie... Why? But why? Okej, tutaj mam strasznie dużo, bo mamy ten small science base. Ale możemy dokończyć to i już powinno być ładnie wszystko. Ale w takim razie nie robimy badań, bo się nie opłaca nam. Ale możemy tutaj wykorzystać. Positioning. I tutaj nigdy nie pamiętam. Co to było. Okej. Ale mamy. Co tutaj jest? Nie wiem dlaczego na czerwono jest. Jeżeli tutaj plusujemy, ale okej. Mamy dużo political power, zawsze możemy go wydać. A nie, nie możemy, musimy być na wojnie. Ale na razie wszystko jest według mnie w porządku. Okej. Czekamy jeszcze na ten event i zobaczymy co dalej. Okej, lepsze obliczanie. Lekcje wojny. No tak, musimy zrobić to. Szkoda, że po prostu nie pokazuje, który event, znaczy który cel narodowy, bo to drzewko, ono jest na takim poziomie, że proste rzeczy w tym drzewku mogłoby być zrobić normalnie. Good for the night is long and full of terrors. You will be. It is dark when a fall goes to his little prison safe. Naprawdę nie wiem. Ale na razie wszystko jest ok. Boję się, że te eventy skończą się takie, że o, przekabaciła nas i teraz my będziemy źli. Ale na razie stoimy tutaj. Pony wants to make friends with Rosa. Tata. Okej, wreszcie jakiś family friendly content w tym modzie, powiem szczerze. Robi sobie przyjaciół. Dobra, a my co jeszcze możemy? Bo chcę zobaczyć co to będzie. Okej, Rosa wants to stay. Yeah, you are right to feel bad for the battle with one team is without them. Accept your past, but leave it there. You have. Ale przebaczamy jej. To jest taki typowy symulator przebaczania. Czekajcie, czy tutaj muszę zrobić to? Tak, muszę zrobić. Ale tak naprawdę to nie jest jakieś mega... mega dobre. Dobra. Magic Rifle. Boom. Dobra. Wydaje mi się, że dosłownie tym modzie research na bonusie 300% to jest normalny research. To jest jeden z najdziwniejszych rzeczy, jakie ostatnio widziałem. Okej. Ostatni test. Musi pójść do góry. Tak, uda to tobie się. Wierzymy w ciebie, Rosa. Nie wiem nawet kim dokładnie jesteś, bo w sumie nie śledziłem historii aż tak dokładnie, ale wierzymy w ciebie. Okej, już powoli budujemy supply huby. Chodzi o to, żeby tutaj mieć na wszelki wypadek. Okej! Nice. Czyli dzięki temu wszystkiemu dostaliśmy... generała? Tak. Redeem Dread Queen. Mam własny trade. Jest kucykiem. I w sumie ma dobry atak. A i tak ten nasz Grimasho jest mega OP. Dobra.
Pytanie jest takie. Możemy już Justify War Girl. Tak naprawdę ci wszyscy wydają się strasznie trochę napakowani. Ile to nam potrwa? Konkur. 25 dni. Wiecie co nam, co mi brakuje po prostu w tym modzie? Czegoś takiego ala... jak to powiedzieć? Że po prostu mogę po prostu zrobić coś, kolonizację, ale z drugiej strony, jakby była kolonizacja, to też nie jestem taki pewien, czy to byłoby aż tak dobre. Czyżby oni, znaczy się oni chyba się rozłączyli, tak, rozłączyli się. O nie, to możliwe, że będziemy mieć bardzo dziwny kontynent. Bo oni są frakcji z tymi, nie, są we własnej frakcji, czyli no u nich to się skończył content, więc trochę słabo. O, zamienili się, o, maś los, wszyscy tutaj nawet mają tego. Chciałem takie, o, zapewne to jest jakieś nawiązanie, nie wiem, do Castro czy coś, czy Guevary, ale to nie jest nawiązanie, aż śmieszne by było. O nie! Mają komunistycznego pingwina. Oni w ogóle mają drzewko? Mają drzewko. To jest zawsze takie dziwne. Widzisz takie potężne drzewka, takie super, w ogóle fajne. A później widzisz coś takiego u pingwinów. Się zastanawiasz. Okej. Okay. Mamy to 55. Ale dobre. Dobra. Bierzemy ten. Ponieważ to jest akurat mega fajny. O, tam pisze nawet. Dobra, więc tak, na razie chcemy sobie... O, a teraz zrozumiałem to, bo wcześniej takie... O, druga wojna na Dread Peninsula i takie... na półwyspie Dread. I takie... co to będzie? Co to będzie? Przecież my pokonaliśmy. A teraz takie... A, zapewne znowu będziemy musieli... Okej, okay, więc takie jest pytanie. Musimy mieć odblokowany Substantial Science Base. Ale jak? Okej, okay, więc tak. O nie, no oni nad... Podoba mi się opis tego. Oni nadchodzą. Dobra, ale straciliśmy wszystkie bonusy. Więc takie trochę, nie powiem, słabo wygląda. Tutaj mamy super obronę. Co najwyżej sobie zmienimy na super atak, bo mamy oczywiście Rose. Teraz jest pytanie, jeżeli mamy po... Ona jest po naszej stronie. Kto będzie dowodził tamtym państwem? Boję się, że ona będzie dowodzić tamtym państwem, bo... Zapewne nie przemyśleli aż tak daleko. Dobra, więc badamy tutaj. Potrzebujemy... do naszych jednostek specjalnych. Te jednostki specjalne akurat... No, oddają swoje. Okej. Okej, Aukelia to jest, a ci na dole? O, zmienili się. Wydaje mi się, że oni się zmieniają jak w kalejdoskopie, często z tymi państwami. Z jednej strony podoba mi się niektóre, znaczy się... Szczerze, nie. Bo to jest wielki kloc, realnie. Tutaj też trochę takiego wielkiego kloca postawili. I teraz, czym zapełnić środek? Okej, okay, już jest prawie ukończony cel. I... To wszystko. Albo i nie. No, tak jak pisało, chyba jest druga wojna. O, przynajmniej drzewko się gdzieś blokowało jeszcze. Dobra. To nie jest zbyt dobre dla nas. O. Bo trzeba zacząć produkować tę broń. Poczekaj, co to nam daje? Session will require magical instead of infantry. A, czyli że wtedy... Ma... Do specjalnych wtedy jest magiczny. A. W sumie to jest trochę... Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony musimy poprodukować sobie te.
Karabiny w takim razie od nowa. A już nie mamy tych fajnych czasami bonusów. Okej, okay, w takim razie lecimy. Oj, za nami jest. O, nie atakują. O, wysyłają, dobra. Oni są fajni, bo oni wysyłają przynajmniej dywizję pancerną. Co oznacza, że my dosłownie dostaniemy wielki bonus do walk. Okej, okay. I widzę, że zostaliśmy zaatakowani, ale realnie nikt nas nie atakuje. I mamy dosyć dobre, jeżeli chodzi o te staty. Dobra, w takim razie szybko tutaj spróbujemy coś osiągnąć. I zobaczymy, jak to będzie. Tak, ostatnia bitwa. Wezwijmy w takim razie pomoc. Może coś nam dadzą. Ostatnio nam dali, ponieważ dosłownie prawie cały kontynent się zleciał do nas. I tak, już są pokonywani. Okej. W międzyczasie sobie tutaj budowaliśmy. Jakby co, jeżeli się zmieniło, to dlatego, że musiałem trochę cofnąć. Ale nic się takiego większego nie zmieniło. Oprócz tego, że kolej pobudowałem zamiast innych rzeczy, ale to taka mała zmiana. Teraz dalej ciągnijmy to. No i możecie tak trochę pociągnąć to. Wtedy. O, już nie możecie. Okej, okay, tutaj. O, tutaj już aż tak bardzo za mnie idzie dobrze. Ale to duo właśnie jednostki specjalne i tamto, to naprawdę oddaje swoje, więc. O! Wysłali nam manpower. No. Oddaje swoje i nawet pchamy ich do przodu. Dobra, tutaj widzę, że się nam udaje. Wiecie, czy te dywizje. O, właśnie. Chodzi, żeby je pchać do przodu, żeby. Później wiadomo, że będzie problem z zaopatrzeniem. Więc lepiej niech tutaj już idą do przodu, jak tylko mogą. Zrobimy takie mikro na poziomie makro. No już widzę, że lepiej jest. Ja się zastanawiam, jak to w tym modzie działa z tym, że część tych dywizji nie głoduje. Może po prostu. Nice. Może po prostu już jest na. Po prostu mają takie niskie zużycie tych zasobów, że dlatego. Dobra, też trzeba pamiętać, żeby nie przedobrzyć, żeby tutaj ich nie, że tak powiem, nie pokonać od razu. Ale zobacz, się zrobi nam to. To akurat chciałem, żeby zrobiło się, ponieważ od dawna właśnie chcieliśmy zdobyć ten właśnie bonus. Później mamy oczywiście te ciągłe bonusy te same, ale bo tak, te HP, takie to takie ne, ale właśnie ten atak, defense, no już jest lepszy według mnie. Okej, okay, i możemy w sumie zmienić. Powiem szczerze, podczas wojny jeszcze tego nie chcę testować. Zrobimy sobie to dopiero po tym. Też tutaj widzę, że jakieś rzeczy. Magic Rifle. A co potrzebuje Magic Rifle? Jakie dywizje potrzebują Magic Rifle? Do jakiejś dywizji wy wysyłacie Magic Rifle. O, nawet sobie nie ustawiłem tego. Wy wysyłacie Magic Rifle. Nawet nie wiem do kogo. Szukam, szukam. Znaczy się tak naprawdę nie widzę, żeby w ogóle było produkowane, więc. Więc to też jest problematyczne. Ale niech się tutaj zacznie produkcja w takim razie. Zobaczymy, do kogo będą lecieć te Magic Rifle. Nadal nie widzę. Muszę. Nawet nie wiem, do kogo lecą. Nie, może w dywizjach? Okej. Okay. Widzę, że prąd się zatrzymał, co oznacza, że trzeba wybudować w takim razie punkt zaopatrzenia.
Jak wygląda z tym? Wow, naprawdę dobrze nam poszło. Co to jest? Resistant to Occupation. Dreadlick. Ale Dreadlick już w sumie nie ma, więc co tutaj jest? Możemy to Purification, Purification. To Purification naprawdę jest nawet OP, więc warto wziąć. No i w sumie wszystko mamy wykończone. Ale dalej możemy ciągnąć to. I mieliśmy sprawdzić, czy które dywizje to jedzą. Chyba te. Ale o, maści los. Ale one. No realnie to prawie nic nie mają. To już te dywizje. Takie jakby po prostu one ciągle na tym chodziły, ale nie wiedziałem zbytnio o tym. Może tamto na dole to było Magic Equipment, tylko ja się nie zorientowałem. Trochę słabo. Możemy coś tutaj jeszcze pociągnąć? W sumie tutaj możemy. Knights. To już jest takie na... Znaczy mam tutaj Knights Armor. Ten armor plus 5000. Wiem, że możliwe, że jest jakiś haczyk do tego. Ale bro. Nie powiem szczerze. Plus 5000 mnie kupiło. Okej. Okay. Możliwe, że się przekształciło to, że teraz... Bo wcześniej nie było problemów z zaopatrzeniem. To możliwe, że teraz jest problem. W takim razie sobie zmienimy tutaj ilość. O. Wydaje mi się, że jedna zaraza zmieniła drugą. I to, co byśmy jeszcze chcieli, to ewidentnie, żeby nam kolej jeszcze się robiła w ramach tego. Wiem, że to aż tak szybko się nie zrobi przed tym, ale poczekamy. Mamy w sumie czas nadal. Myślę, że jeszcze nie skończymy całego drzewka, jak to wyjdzie. Dobra, ten odcinek może być dłuższy. W takim razie myślę, że na tym zakończę. Tak, wiem, miałem to tym odcinkiem zakończyć, ale dobra, niech zakończymy kolejny. Może będzie trzecia wojna. W takim razie był z wami Trehol. No to, cześć!